witam koleżanki i kolegi. Niezmiernie cieszę się, że w dniu święta górniczego mamy okazję odsłonić tą tablicę pamiątkową, która informuje o istnieniu w tym miejscu kopalni węgla kamiennego Sosnowiec. Wobec faktu zlikwidowania w naszym mieście licznych kopalń, tablica i symbole górnicze, którymi jest wózek z urobkiem, którymi są stojaki obudowy, stojące na tle wieży szybu Anna, pozwolą i pozwolą na zachowanie pamięci o naszej kopalni. Nie pozwolą na zapomnienie o istnieniu działalności. Pamięć o zakładzie, który dawał zatrudnienie kilku tysiącom osób, a także znacznie przyczyniał się do powstawania licznych inwestycji miejskich, które służą do dnia dzisiejszego naszym mieszkańcom, nie może zaginąć. Dzięki przychylności władz miasta Sosnowca oraz zaangażowaniu grupki naszych kolegów, byłych pracowników kopalni, udało się zrealizować pomysł i projekt powstania tego miejsca, który poinformuje potomnych oraz odwiedzających nasze miasto gości, że w tym miejscu przez 120 lat wydobywano węgiel kamienny, nasz podstawowy surowiec energetyczny. Mam również nadzieję, że miejsce to będzie od dzisiaj miejscem naszych corocznych spotkań w dniu 4 grudnia. Zapraszam na nie już w dniu dzisiejszym. Dziękuję.